Cześć, ja cię, moi drodzy, widzę w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś zrobimy sobie wyniki konkursu, który zapowiedziałem dokładnie 2 tygodnie temu. Także zapraszam do oglądania. Na wstępie oczywiście chciałem podziękować wszystkim osobom, które zdołały wysłać mi jakimkolwiek sposobem pracę. Oczywiście jestem dumny z was wszystkich, że po prostu wam się chciało to robić i że no jakby to zrobiliście, nie? Wysłaliście mi te prace. Oczywiście za każdą z tych prac bardzo serdecznie wam dziękuję. I tutaj bez znaczenia, kto wygrał, właściwie i tak dzięki za wszystkie prace, a my lecimy sobie już z wynikami. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, jakie są nagrody do tego konkursu, to polecam skoczyć sobie na poprzedni właśnie odcinek, gdzie robiłem zapowiedź tego konkursu. Tam zobaczycie dosłownie nagrody, w sensie to są karty z Ninjago, ale zobaczycie sobie, które dokładnie to karty są. No i my lecimy sobie już z osobami, które wygrały. Także miejsce drugie, które wygrywa w tym konkursie, przypominam, że są właśnie dwa miejsca, wygrywa Ola, którą teraz widzicie na ekranie, w sensie jej e-maila, a teraz widzicie jej pracę, która naprawdę jest bardzo fajnie wykonana. Mega mi się podoba to, że właśnie zrobiła to własnoręcznie, wiecie, że narysowała to, no i naprawdę bardzo ładnie to wyszło. Tam też pisała w e-mailu, że miała zrobić jakby takie żółte te literki K na stroju, ale wyszły czarne i tak to wygląda naprawdę super, mega mi się podoba, no i też te znaczniki życia jakby na dole, te wszystkie moce, wiecie co chodzi, po prawej, po lewej, to naprawdę wyszło bardzo fajnie, też to tej karty mi się podoba i właśnie dlatego zdobywasz drugie miejsce. Natomiast pierwsze honorowe miejsce w moim konkursie zdobywa Sepciowski. Sepciowska, i w sumie nie wiem, kto się czyta, ale wydaje mi się, że właśnie Sepciowski. W każdym bądź razie, no tutaj chyba nie muszę nic więcej dodawać. Karta wygląda naprawdę niesamowicie. On to zrobił, potem wydrukował i to po prostu wygląda tak, jakby no, wyciągnął to z saszetki, serio. Może jest duża, ale wygląda właściwie tak jak te karty XXL, na przykład z albumów do kart właśnie z Lego Ninjago. Także to mi się naprawdę mega podoba i ta karta po prostu wygląda tak, jakbym kupił saszetkę i właśnie z niej ją wyciągnął. Także to naprawdę jest na wielki, wielki plus. Te tło w ogóle, te wszystkie takie naprawdę dobrze wyglądające po boku ogólnie, no jakby życia, w sensie no wiecie o co chodzi. W każdym razie naprawdę mega mi się to podoba i dlatego właśnie ty, Sepciowski, jeżeli tak to się czyta oczywiście, wygrywasz pierwsze miejsce. Także ja teraz będę gadał, a w międzyczasie zobaczcie sobie jeszcze prac. I oczywiście wszystkie te prace jeszcze raz powtarzam, bardzo wam wszystkim dziękuję. Tutaj oczywiście nie obrażajcie się, jeżeli nie wygraliście, bo no to też chodzi w konkursach. Jeżeli raz wygrywasz, raz przegrywasz, oczywiście trzeba się z tym pogodzić. Ale i tak miejcie na uwadze to, że wszystkich was pozdrawiam i dziękuję jeszcze raz wielkie za wasze prace. Sepciowski oraz Ola, bo wiecie, no jakby Sepciowski zrobił to na YouTubie, a Ola jakby wysłała mi to na mailu. Po prostu odezwijcie się do mnie i wyślijcie mi swój adres zamieszkania, żebym mogłam wysłać wacie pracę. Nagrody, nie? Tego konkursu. Tak, oczywiście jeszcze raz wam wszystkim wielkie dzięki za te wszystkie prace. No i oczywiście zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału, byście nie przegapili kolejnych tego typu odcinków. Oraz apeczki w górę, jeżeli podobał się ten odcinek. Jeżeli podobały wam się prace właśnie tych wszystkich uczestników, bo naprawdę wyszło to mega fajnie. Ogólnie wysłało mi te prace jakieś 9 osób z tego, co się przed chwilą naliczyłem. Także moim zdaniem naprawdę fajna liczba osób, tym bardziej, że czasu było dość mało, bo właściwie tylko 2 tygodnie, ale tak sobie to ustawiłem, żeby, no wiecie, był taki mini konkursik na powtórki moje z karty Lego Ninjago. Także jeszcze raz wam wielkie dzięki, trzymajcie się, no i czekam na odezwanie się Sepciowskiego oraz Oli po prostu prywatnie, żebyście dali mi swój adres. No, także siema.